Ja to zaleję, jestem ham straszny. I prostak. O! O, tak jest. Utopcie się wszyscy tam. O! Myślałem, że to bardziej popłynie. Że będzie mocniejsze. No dobra. Nic, wracamy w takim razie. Mamy w końcu jakieś jedzenie. Konkretne jedzenie. Ale myślałem, że będę mógł zrobić... emocje jak na grzybach, tak? Oczywiście. Wiesz, jak ktoś... Kurczę, jak ktoś pierwszy raz łowi ryby, czy tak, ktoś idzie pierwszy raz na grzyby, może na grzyby niekoniecznie, ale... w przypadku ryb, łowienia ryb, no to na pewno jakaś tam... jakieś emocje, ekscytacje są. Nie ukrywajmy, że nie. No tak właśnie jest. Ta ekscytacja mija po jakieś pół godzinie pewnie, jak człowiek siedzi z tą wędką i czeka, nie? I nic nie przychodzi, nic nie ma. Przynajmniej w grze komputerowej jest to szybciej. Jest jakoś to idzie, nie? Będziemy musieli w ogóle wyjść gdzieś dalej i poszukać tego psa. Chyba nie mogę tak żyć tutaj sam. Potrzebuję przyjaciół. Zobaczmy, czekajcie, co my tu mamy. Mamy te rybki. Te rybki możemy na razie schować. Czekam, aż wynajdą lodówkę w Minecrafcie. Będę mógł jedzenie trzymać. No, powiem ci szczerze, no jest różnie z tym Twitchem. Dobra, słuchajcie, idziemy się przespać. I później lecimy od razu w podróż. W niewiadome. Tylko tak, żeby znaleźć drogę powrotną, oczywiście. Tam są piaski pustynie, więc... coś tam płonie, dobra. Olejmy to. Zobaczmy. O, jak płoną te zombiaki. Słuchajcie, pójdziemy sobie... Co ich tyle tutaj się narobiło? Jeden. Drugi. Tu jest creeper. O, creepera może teraz wysadzimy, co? Może nam się uda. Patrz, jest. A to syf. Ach, tak jest. No myślałem, że będzie większa dziura. No szkoda. Dobra, zawsze coś. Ej, coś tam żółtego biega. Coś tam żółtego było. To pewnie ten zombiak się palił, tylko tekstury się nie załadowały. Już myślałem, że to jakieś Yeti. Kurczę, ja tutaj mam taką wyspę jakąś i coś słabo. To widzę. To jest chyba wyspa, kurczę. Myślałem, że jakieś zaśnieżone góry będę mógł odwiedzić. Ale coś czuję, że chyba nie damy rady. Trzeba będzie pójść tam dalej. O, ale żebym poszedł. Dobra. Tym razem się nie poddam, będziemy biegli ile sił w nogach. Aha, słuchajcie, trzeba wziąć jakieś jedzenie na zapas, bo bez tego raczej będziemy mieli problemy. Nieustanny bieg wzmaga głód. Jak ty jesteś głodny, nie jesteś sobą. Jak dobrze wiecie o tym. Dobra. Tam się chyba upiściło coś, nie? Dobra, mamy nasz pieczony schabik. Myślę, że aż tyle narzędzi nie będę potrzebował. Chociaż... Dobra, nie ryzykujmy, weźmy wszystko. Musimy iść w tą samą stronę co wcześniej. Ewentualnie... Nie, tam też nie, chociaż... Bo tam już byłem, mogę iść ewentualnie jeszcze w tą stronę. Nie wiem, czy tam coś znajdziemy. Dobrze by było.
Tam niestety wszędzie jesteśmy odgrodzeni wodą i to jest duży problem. Czekajcie, teraz tak, ja muszę iść jakiś punkt orientacyjny muszę sobie złapać. Czyli to tam. Jak się zgubię, będę miał od nowa budować coś, kurczę, no. Całe szczęście to, co zbudowałem, nie jest specjalnie jakoś wymagające. I w miarę prosto będzie można to odtworzyć. Więc to nie jest problem. O, widzicie, mapę mogą zrobić. Tu już jest troszeczkę inny teren, teraz wchodzimy. Już widzę, że się kończy pustynia, zaczynają się chyba wielkie biomy. Czy to tak się nazywa? Jakoś tak. O, słuchajcie, kolejne domki już tam widzę z daleka. Jak miło. Muszę sobie podskoczyć troszeczkę, bo mały jestem, niestety. Fajny teren, troszeczkę inny. Zupełnie inne drzewka. I tam widzę, że coś tam jest wybudowanego, jakieś budyneczki pojawiły się. Ja sobie oczywiście kuraki zaciukam. Jeżeli znacie takie ładne słówko. Zaciukamy to. Czekajcie, ładuje mi się mapa, stąd jest taka małe przycięcie gry. No, wcinaj. Dobra. Teraz zobaczymy, co tu się kryje. O, ale takiego drzewa to jeszcze nie widziałem. Co to za drzewko jest? Chyba glinę znalazłem, albo mi się tak wydaje. Tak, to jest glina. A tu jest marchewka. O tak, o tak. Nasionka też weźmiemy. Oczywiście, jak zawsze, ogołocę wszystko. No, na szczęście są zadowoleni. Dobra, słuchajcie, może tyle wystarczy. Co my tu mamy? Zobaczmy. Tam jest mój dom gdzieś. Idźmy dalej prosto. Czasami tu jest taka biblioteka, tyle co pamiętam. Dobra, zobaczmy. O, jest. Słuchajcie, stół do kraftowania. Wezmę sobie tą biblioteczkę. Książki, nie? Z książek się robiło bibliotekę chyba. Tyle co pamiętam, ale to dobra. Wykończymy sobie ładnie nasz domek. Będziemy mieli przynajmniej jakieś szafki. Myślę, że oni tego nie potrzebują. Nawet nic nie mówią. O cholera, zgubiłem się teraz. Czekajcie. Punkt orientacyjny był gdzie? O. Dobra, już moment, zaraz będę wiedział, gdzie jestem. Tam jest ten biały, to nie. Trochę wyżej. To chyba nie tu. Nie, 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 słuchajcie. A, tam jest, okej. Czyli tam jest mój dom. Lecimy tędy teraz. Ja może jednak nasionka wymienię na miecz. Tak jakoś z przyzwyczajenia, wolę z mieczem biegać. To chyba w większości gier. Ewentualnie jak nie mam miecza, to biorę machine gun. To jest bardzo otwarty teren, także bardzo łatwo się zgubić. O, jest sporo drzew, więc mamy duże szanse na znalezienie psa. Wystarczy mu dać kość. Przynajmniej kiedyś tak było. Zaczęło dać kości, zanim nas zagryzie. Nie no, żartuję, on chyba nie atakował.
nawet przyjaźnie nastawiony, pod warunkiem, że nie atakowaliśmy jego. Pójdźmy do góry, bo one zwykle hasają tam między drzewami. Nie ma? Same owce, w tym jedna czarno. A czy wy wiecie, gdzie jesteśmy? Nie, jeszcze mam orientację, gdzie się znajduję. Jeszcze, podkreślam. A to jest do czasu. Dobra, idziemy dalej, bo zaraz się skończy czas. Będzie noc. A my zostaniemy na otwartej polanie. Trzema kawałkami schabu, z nadpsutym mieczem i z owcami. A z owcami tutaj niewiele można zrobić. Też bez kojarzeń, ok? Dobra, zaraz zobaczmy, co my tu mamy. Znowu woda, czyli znowu nic tutaj nie zrobimy. Chyba mógłbym pójść w tamtą stronę, wówczas może znajdę tego wilka. Ale już wtedy zmienię troszeczkę trajektoria. Zmieni się troszeczkę nasz kierunek podróży. I wówczas łatwiej będzie mi się zgubić. Tutaj płonie las. Pójdziemy tędy. Ała! Ale przepaść! Oh fuck! Czekajcie, jak to teraz było, żeby nie spaść? Ale przepaść, kurczę. Kanion. Trzeba czasami uważać, jak się tu hasa. Bo można naprawdę bardzo łatwo wpaść... I będzie mały problem później. Ja widzę, że się ściemnia i mamy problem, bo ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Musiałem wykopać dziurę. Albo pójść na tą wielką górę. Ale mi się zrymowało. Ale to wszystko dlatego, że się dobrze pogrywało. Dobra. Leć, chłopie, leć. Ja widzę, że ty masz jeszcze trochę chęci na życie. Holy shit. Chyba nie zdążę. Chłopie, latarka, podstawa survivalu. O, wilki, ja pierniczę, wilki, znalazłem wilki. Wiecie co? Chyba coś nie zadziałało. Nie, wiecie co? Chyba to nie zadziałało. Jeden tam miał serduszko, ale... Coś kijowo to wyszło. Ach, tak ciemno jest, że nic nie widzę. Wspinamy się tam, tam jest śnieg. Tu jest krowa. Są krowy. O, to jest ten mój piesek. Super, dobra, mam jednego. Dobra. Co teraz mam zrobić? To są krowy. Jesteśmy w Himalajach, prawdopodobnie. Zombie jak idzie w naszą stronę. Zostaw mnie, paszczurze. Widzicie? Pomógł mi. Super. Jest, skrowo. Straszysz mnie. No wiem, że muszę mieć więcej kości. Dobra, już wiem. No okej, dobra. Tam jest creeperek. Słuchajcie, jesteśmy w terenach górzystych, więc troszeczkę wygodniej będzie. Może jakoś przetrwamy tą... No spadaj, krowo. Creeper idzie, creeper idzie, creeper idzie. Ja spaduwa.
Za psami wysadzi, cholerne, jasne. O! Prawie psami zabił, cham jeden, no. Dobra, dobra. To będzie ciężka noc. Jakieś dziwne oczy masz. Jezus, psa uderzyłem. O! Dobrze, szkoda, że nie ma paska życia, bym wiedział przynajmniej, czy żyje. Dobra, pozbieramy, będziemy mieć troszeczkę większy level. Analogicznie powinniśmy mieć też z doświadczeń więcej życia, ale niestety to tak nie działa chyba. Osiągnięcie zdobyte, raz krowie śmierć. Dobra. O, masakra. Ciemny strasznie, ledwo co widzę. No to jest tutaj, czuję się trochę bezpiecznie, ale kurczę, to nie ma sensu tutaj czekać, tak? Nie wiadomo ile. Spróbujmy się wspiąć wyżej. Okej, może uda nam się wspiąć na Himalaję. Nie wiem, żartuję, Mount Everest to nie jest, ale... ale robi wrażenie ta górka. Tym bardziej, że jest taka stroma. Fajnie byłoby wybudować tam jakiś domek. Byłby to domek mnicha. Ewidentnie. I tam by żaden potwór się nie dostał. Chyba. O, piesek się teleportował, jak miło. Byle żeby nie spadł. Nie wiem co to za dźwięk. O, ale wysoko. Nie, słuchajcie, tu będzie łatwiej. Tu sobie zrobimy przejście. Weźmy ziemię. Dobra. Patrzcie, będziemy na szczycie, jesteśmy na szczycie! Cudownie! I jest pusto. Tam się coś świeci, pewnie lawa. Pies za nami dotarł, bardzo ciekawe jak. Jakieś choinki. Dlaczego nam się świeci? Aha, lawa, lawa płynie, no. Słuchajcie, fajna miejscowa na domek, idealna. Ciemno. Ale to można załatwić jeszcze, to nie jest problem. O, cholera jasna. Ha, 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 co spadło się? Ale widoki, co? Dość wysoko zaszliśmy. Nie wiem, czy coś w ogóle widać na tym streamie. Troszeczkę ciemno. Dajmy oświetlenie. Huh, dobra. Tu mam jeszcze jakieś drzewko. Gdyby ono było wyższe, to mógłbym się pokusić i... zerknijmy, co tam się dzieje. Muszę sobie zobaczyć w ten sposób, bo... myślałem, że to coś będzie ciekawszego. Zerknijmy trochę wyżej. Słuchajcie, czekajcie. Gdzie jest mój dom? Mój dom jest tam, prawda? I teraz pytanie, jak tu zejść? Tak więc, wyobraźcie sobie,
że chyba zeskoczymy. A to poczekamy, żeby troszkę jaśniej było, to zobaczycie wielki skok do wody. Chyba nie umrę, co? Nie zginę, co? Chyba nie będzie problem. Och, Holender. Te ciuliki tam chodzą, za przeproszeniem. Kościotrupy jeszcze jakieś. Taki wacuś tu chodzi. Też jeszcze jeden. Stefan, zostaw mnie. Nie strzelaj z łuku. A! Jezus, psa zabiłem znowu, ja pierniczę. Mogę go zostawić. Zabiłem psa. No come on. Ale mamy kości, więc będziemy wracać, to weźmiemy sobie nowego. Wiem przynajmniej już gdzie są, nie? Dobra. Jaki piękny wschód słońca. Orzesz ty. Orzesz ty. Gdzie ty do mnie strzelasz? Co za wacek. Jeb mnie tak. Co, spadło się, co? Się spadło się. No to trzeba było nie fikać. Nie, obawiam się, że chyba nie zeskoczę tędy. Chyba, że spróbujemy tutaj jeszcze. To jest chyba najbardziej wysunięta półka. Dobra, skaczemy. Jezus, kontrol. Dość głęboko się zanurzyłem. O, to było czaderskie. Można powiedzieć, jestem hardcorem, co? No może nie ja, ta postać. Dobra, wychodzimy z tej wody. Mamy kości, ale niewiele tych kości jest. Przydałoby się... Tutaj gdzieś te wilki były, nie? Mam nadzieję, że wrócimy do domu z wilkiem, z pieskiem, z psiaczkiem. Niestety zaciukałem swojego. No chyba to normalne z mojej strony. Tak miotałem tym... tym mieczem, że to było do przewidzenia po prostu. Tu były gdzieś te, nie? Te wilki, tyle co pamiętam. Albo tam wcześniej? Holender, teraz nie wiem. A, tam wcześniej chyba. Dobra, ciśniemy tutaj. Ła! Dobra, zjedzmy coś, bo... Zaraz mi tutaj postać dednie. Jak idę źle, to mówcie, bo... Dobra, to jest... krowa. Gdzie są te wilki? Gdzieś tu były przecież. Jakie mam wrażenie przynajmniej, że gdzieś tutaj. Lender. Może się pomyliłem. Nie, to tutaj musiało być. Tak, i tutaj ja zeskoczyłem chyba do tych wilków. Ale lipa, nie ma ich. Poszły spać. Wieczorem chyba muszę szukać. Mierz się skończył. Nie mam wilków. O. Dobra, może będę wracał, może gdzieś tam się odrodzą. Gdzieś tam się może pojawią po drodze. To wtedy je napadniemy. Poczęstujemy kością. Teraz pytanie, czy ja
wróciłem, przyszedłem stąd? Chyba tak. O rany. Jakaś dziura. Co to było? Ja chyba stąd przyszedłem, co? To mi się wydaje przynajmniej. Holender. Mogłem sobie mapę zrobić, chociaż mapa chyba tak daleko nie sięga. Już teraz nie wiem. O, może tutaj były te psiaki, zaraz zobaczmy, dajmy sobie tak. To w ogóle wyrzucę, nie po co mi worki z ziemią. Właściwie kostki z ziemią, ale... Dobra. Czy to tutaj było? Chyba nie są psy. Dobra, czekajcie, tu jest ta osada. Ja muszę tą mapę zrobić. Mamy książki, chyba z książek się robiło mapę, ale teraz nie jestem pewien. Planowałem po Minecrafcie planowałem robić SimCity, ale fajnie się gra, więc myślę, że troszkę możemy to przedłużyć. Bo to co mówimy odnośnie SimCity, odnośnie Minecrafta, to tak mówiłem właśnie, to jest wyłącznie taka moja propozycja luźna. Czemu ja ze stokrotką biegam w ręce? Tylko nie mówcie, że ze stokrotką biegam. Nikomu nie mówcie. Ja to muszę wyciąć, tak nie może być. Aha, czekajcie, coś tu się zmieniło chyba, bo to ja tutaj nie byłem. Też takie haszcze były. Dobra. Możemy pójść jeszcze w tą stronę. Bo już się odnalazłem, już wiem gdzie mam iść. Idziemy teraz w lewo. Ale skręcimy dopiero przy tej wielkiej górze. Żebym wiedział, że przy tej górze muszę skręcić w lewo. Żeby wrócić. Troszeczkę kurczaków zaczepimy. Ja nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia. Właśnie się zorientowałem, że nie mam jedzenia i to jest problem. Wracaj tu, kuraku jeden ty. No. Dobra. To jest ta wielka góra, tak? Czyli idziemy tędy. Na wprost. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Ożwy. Co tam jest? Za góra. Kolejny Mount Everest. O, to sobie skoczyłem. A tuż taka konkretna ta góra jest. Jest bardzo płaska. No. Jest powyżej chmur. Więc jest wyżej niż ta, na której byliśmy przed chwilą. Ja myślę, że fajnie byłoby tam zrobić rzeczywiście lokum. Jest bliżej niż tamto. Dobra, wspinamy się w takim razie. Fuck. Teraz mi już nie idzie wspinanie. Spadaj. Okej. Okay. Dobra, łapka. Ja nie mam jedzenia, już jest głodny. O, ale pieczara wielka. Słuchajcie, tu jest zawsze szansa, że coś znajdziemy ciekawego. Ale możemy też znaleźć śmierć, więc trzeba będzie uważać. Nie wiem jak was, ale mnie czasami momentami irytują te klocki, które są wiszą w powietrzu.